krótkiej przerwie w programie Galaktyka Pomerania, a goście w naszym studiu to radny pan Mirosław Pasterski, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Radny gminy Kołbaskowo i pan Piotr Berend, właściciel działki w Przylepie. Dzień dobry Państwu. Wiemy, słyszymy z mediów, różnego rodzaju mediów, o tym, że powstał jakiś problem właścicieli gruntów rolnych na tle właściciele gruntów rolnych, a gmina. Na czym polega Państwa konflikt? No, zwrócono się do Was, prawda? Właściciele zwrócili się do Was o pomoc. No może ciężko nazwać to konfliktem w tej chwili. Wygląda to w ten sposób, że grupa ludzi prywatnych, około 70 rodzin z tego co mi wiadomo, kupiła na przestrzeni chyba dwóch ostatnich lat bodajże działki, które były sprzedawane przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Więc pan między innymi, tak? Jest właścicielem, no, który tak, kupił. Natomiast ja bym chciał tutaj doprecyzować. My zgłosiliśmy się z prośbą do wszystkich radnych, natomiast odpowiedziało na naszą prośbę tylko trzech radnych gminy Kołbaskowo. Dlaczego tylko trzech? No, myślę, że to powinno być pytanie do tej reszty raczej radnych. No dlatego, że nas to interesowało, dlatego, że my chcieliśmy tym Państwu pomóc. A reszta problem radnych nie widziała problemu? Ciężko mi się wypowiadać za kogoś, natomiast... Rozmawialiście na sesji rady? Rozmawialiśmy na komisji rady. Na sesji już powiedzmy, że ta rozmowa była trochę spokojniejsza, ale bardzo burzliwe były rozmowy na komisji. Czyli jest jakiś tam problem? No, problem jest tego typu, że Państwo kupili działki, które z definicji są działkami rolnymi. Jednakże one były rozparcelowane, w jakiś sposób podzielone na wielkość około 1000 m2. Była na to zgoda. Każda, tak? Była na to zgoda, tak, każda. To jest każda działka jest około 1000 m, mniej więcej, one nie są jednakowe. Była na to zgoda ministra Skarbu Państwa, więc ta wielkość już sugeruje, że nie jest to z przeznaczeniem docelowym jako rolne, bo działka rolna przyzwoita każda powinna mieć przynajmniej 3000 m. Więc mogę zrozumieć, że ci ludzie mieli nadzieję, że w najbliższej jakiejś niedalekiej przyszłości jest szansa na to, żeby z tych działek zrobić działki odrolnione i żeby można tam posadzić swoje domowiska jakieś. No i co z tą nadzieją się stało? No my tą nadzieję nadal mamy, natomiast pani wójt jakby rzuca nam kłody pod nogi swoimi projektami uchwał, które chcą nam zablokować jakąkolwiek budowę na tych gruntach. Oczywiście my mieliśmy pełną świadomość zakupu działek rolnych, natomiast tutaj, jak pan radny powiedział, te działki zostały podzielone legalnie na działki mniejsze, właśnie wielkości około 1000 m2. Po podziale taka informacja oczywiście dotarła do władz gminy, które w żaden sposób jakby nie zakwestionowały tego podziału, więc można było w domyśle twierdzić, że te działki w przyszłości będą działkami budowlanymi, albo przynajmniej działkami, na których będzie można się wybudować, bo oczywiście zgodnie z prawem wcale działka nie musi być budowlana, aby można było na niej wybudować dom. Czyli wykupowaliście działki, wierząc w to, że one będą budowlane, wybudujecie sobie co tam chcecie, no prawdopodobnie domy. I teraz pani wójt robi problemy. Jak ona to tłumaczy? Mówi, że nie pozwoli, bo co? Nie pozwoli, bo chciałaby, żeby na tych ziemiach powstały grunty rolne, na których nie będzie można nic wybudować, ani jak napisała to w projekcie, który tutaj mam przy sobie. Jeśli pani pozwoli, chętnie proszę bym bardzo zacytował, że celem planu jest ochrona gruntów rolnych wysokiej klasy pochodzących z zasobów Skarbu Państwa, rozdrobnionych na niewielkie działki w trybie podziału rolnego bez zastosowania przepisów o gospodarce nieruchomościami. Na przedmiotowym terenie ustalona zostanie funkcja rolnicza bez możliwości zabudowy oraz zieleni urządzonej, czyli praktycznie nie moglibyśmy sobie posadzić żadnego klombu, niczegokolwiek, tak? Czyli nawet nie mogłyby to być działki zwykłe, rekreacyjne. A to są rzeczywiście wysokiej klasy ziemia? No to są klasy dość wysokie, natomiast, bo to jest klasa 3A, 3B, natomiast niezrozumiana dla mnie jest ta ochrona tych gruntów, jest niezrozumiała chociażby z tego względu, że na wcześniejszych radach gmina przekształcała działki rolne klasy drugiej na działki budowlane. Więc jakby nie widzę tutaj zasadności ochrony tych ziem, bądź co bądź, klasy gorszej niż wcześniej zmienianych na działki budowlane. Czyli w pana rozumieniu to jest nieuzasadnione? No, jak najbardziej nieuzasadnione, tym bardziej, że w okolicach działek, które kupiliśmy, a chciałbym tutaj wszystkich państwa poinformować, że ta sytuacja dotyczy około 70 rodzin. Czyli nie jest to grupa 10-15 rodzin, a około 70 rodzin, no, którym blokuje się możliwość, tym bardziej, że dookoła stoją domy jednorodzinne.
Natomiast doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, że na działkach, które właśnie mają być przeznaczone pod te działki rolne, już również zakupione od ZUT-u, już stoi dom. Dom w tej chwili jest w stanie surowym. Nie wiemy, jak udało się naszemu koledze, chyba tak mogę powiedzieć, otrzymać zgodę na budowę. Natomiast dom już stoi, a pozostałym właścicielom działek, pozostałym rodzinom w zasadzie, blokuje się taką możliwość. Tym bardziej sytuacja jest kuriozalna z tego względu, że jedna z rodzin wielokrotnie występowała do SKO i otrzymała, występowała do SKO ze skargą na panią wójt, no i okazało się, że dostali odpowiedź, która ich by satysfakcjonowała, natomiast pani wójt jakby nie brała pod uwagę tych pism, tak, i nadal... A skarga czego dotyczyła? Skarga dotyczyła wydania pozwolenia na budowę, która powinna być wydana w ciągu miesiąca, jak mówią prawo, tak, lub ewentualnie, jeżeli mamy do czynienia ze sprawą bardziej kłopotliwą, w ciągu 2 miesięcy. Natomiast ta sytuacja tej rodziny trwa już około 23 miesięcy. I nie jest rozwiązana w dalszym ciągu? Nadal nie jest rozwiązana. A jak to gmina, jak to pani wójt motywuje, przeciągając tą sprawę? Bo to jest ewidentne przeciąganie, prawda? Znaczy, ja powiem tak, nie chcieliśmy tak głęboko wchodzić, ponieważ są to sprawy akurat tej rodziny, tak? Zaangażowali się w to bardzo, no i jakby nie mając sprawy do końca załatwionej, boją się dzielić tymi swoimi informacjami, które posiadają. Więc tak naprawdę wróćmy do początku. Panowie, państwo kupiliście działki, nie pozwoliła wam pani wójt, tak jak pan powiedział, rzucała kłody pod nogi, zwróciliście się państwo do mediów i co w międzyczasie się stało? Bo tam też ciekawa sprawa taka, prawda? Tak, na chwilę obecną w zasadzie jesteśmy nadal w punkcie wyjścia, ponieważ jedyną rzeczą, którą nam się udało uzyskać, to jest to, że projekt został ściągnięty z obrad Rady Gminy. Przez kogo? No przez samą panią wójt. Tak po jakby, waszej interwencji w radiu, czy przed? Po naszej interwencji podczas rady zebraliśmy się grupą, bo uważaliśmy, że tylko to jest jedyny sposób, który pozwoli na to, żeby Jasne, w jakiś sposób zablokować. Walczyć o swoje. Więc nie chciałbym tego nazywać po imieniu, ale no, był to jakiś pokaz siły z naszej strony, tak, że jesteśmy grupą ludzi zdeterminowanych, którzy nie pozwolą na to, aby nasza własność, tak, którą nabyliśmy, była zablokowana, w zasadzie nic na niej nie moglibyśmy zrobić. No pamiętajmy, że demokracja mamy, władza jest dla nas, a nie my dla władzy, prawda? Chciałbym, żeby pani wójt o tym pamiętała również. A kto jest wójtem gminy? Pani Małgorzata Szwarc. Pani Małgorzata Szwarc. Więc apelujemy do pani Małgorzaty Szwarc, do wójta gminy, żeby pamiętała o tym, że pełni misję społeczną, prawda? Pełniąc swoją władzę i powinna działać na rzecz swoich mieszkańców jak najlepiej, a nie tak jak pan powiedział, rzucać kłody pod nogi. Dziękuję panu serdecznie. Proszę zostać jeszcze z nami. Ja chwilę porozmawiam z panem radnym, ponieważ to nie jedyny problem gminy, prawda? No tak, rzeczywiście. Tych problemów w gminie jest dosyć. Pewnie by pani audycji tutaj nie starczyło. Naprawdę aż tak? Myślę, że tak. To jest moja pierwsza kadencja, pierwsze 2,5 roku, kiedy sprawuję tą funkcję radnego. I przyznam szczerze, że nawet sobie nie wyobrażałem, że standardy sprawowania władzy mogą być tak niskie. To, co się dzieje w gminie, to jest typowy nepotyzm. To jest po prostu coś... To takie ostre zarzuty. Tak, tak, to są to zarzuty ostre, ale myślę, że łatwo je uzasadnić. Może przytoczmy dwie sfery takie, które w gminie myślę, że są na dzisiaj najważniejsze. Przepraszam, na chwilkę przerwimy, ale dosłownie na moment, zaraz wrócimy, dobrze? A teraz spytamy naszego blogera. Co dzieje się wśród internautów w trakcie naszej rozmowy? Pojawiły się komentarze dotyczące pierwszej części rozmowy tutaj. O tych działkach, prawda? O tych działkach. Przede wszystkim tutaj widzę głos pana Krzyśka, który współczuje tym ludziom, bo jest sytuacja na pewno nie do pozazdroszczenia. Ale pojawia się pytanie, kto ostatecznie jest winny tej sytuacji, bo... Akurat tutaj pan Jacek się o to pyta, bo nic nie dzieje się bez przyczyny. Kto ostatecznie jest winien całej tej sytuacji, która zaistniała? Jeśli można komentarz do tego, wydaje mi się, że na ten moment nie ma sensu szukania winnych. Trzeba załatwić sprawę, trzeba załatwić problem. Powiem pomóc tak, ludziom, prawda? Powiem tak, no... Którzy wydali swoje pieniądze, największym działki. Kapitałem każdej gminy, każdej społeczności są ludzie przede wszystkim. Nie pieniądze w kasie, nie słupki w księgowości, tylko dokładnie ludzie.
ktoś, kto tego nie rozumie, nie powinien sprawować władzy. No bo my tutaj pięknie opowiadamy, prawda, powołując, ale tak naprawdę to jest wasza no, tragedia też ludzi, którzy pewnie często zadłużyli się, kupując te działki, przecież nie chcą tam, nie wiem, pospacerować, tylko pewnie z planem takim, że wybudują sobie domy. Powiem tak, nie patrzmy, kto zawinił na dzień dzisiejszy, spójrzmy, kto może pomóc tym ludziom. Mhm. Tym ludziom może pomóc tylko gmina, czyli tym władze gminy, apelujemy właśnie. Wójt i radni. Mhm. I uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby tym ludziom pomóc, bo po prostu na to zasługują. Takie pytanie, jest światełko w tunelu? Coś się będzie działo na dniach, gdzie ta sprawa będzie rozwiązana? My jesteśmy optymistami i jak najbardziej światełko w tunelu widzimy. W poniedziałek mamy spotkanie z panią wójt. W poniedziałek, tak. Ten poniedziałek 13, nomen omen. No miejmy nadzieję, że nie pachowo dla was. Myślę, że będzie szczęśliwy. I myślę, że ustalimy jakieś konkrety. Mam nadzieję, że pani wójt nie wycofa się z deklaracji, które już złożyła. Czyli co powiedziała? Powiedziała, że jeżeli będzie robiony plan zagospodarowania, te działki... będzie robiony plan zagospodarowania, tak? Te działki zostaną działkami budowlanymi. Natomiast tutaj ze swojej strony powiem taką rzecz, że pani wójt zdarza się nie dotrzymywać słowa. Ale ja myślę, że teraz dotrzyma jednak. Ja też mam taką nadzieję, dlatego... I nie wcale pod presją mediów, wydaje mi się. Chcemy w to wierzyć. Wydaje mi się, że wcale nie pod presją mediów, tylko wydaje mi się, że sprawa chyba już została wyjaśniona, przetłumaczona i chyba do każdego dociera, że to jest wasza krzywda. Być może trafi to do jej sumienia. Że to jest wasza krzywda, dokładnie, więc tutaj bardziej apelujmy, prawda? No i wróćmy, dziękuję panu serdecznie, a my wróćmy do tych problemów dwóch, o których pan powiedział wcześniej. No dwa problemy, dwie sfery, które myślę, że zasługują na to, żeby na nie zwrócić uwagę. Pierwsza to przedsiębiorstwo komunalne u nas w gminie Kołbaskowo. Sztandarowy projekt pani wójt, przedsiębiorstwo, które miało być wizytówką gminy, jej rozwoju. No i drugi na pewno szkoła, czyli... Szkoła? Placówka. Gdzie? No szkoła, w tej chwili to już kilka szkół, tak? Były zespół szkół, natomiast w tej chwili mamy gimnazjum, szkołę podstawową. A mówimy o Przedsławiu czy Będargowie? Przedsławiu, tak. To niewątpliwie miejsce czy placówka, która powinna być wizytówką, powinna być powodem do dumy dla nas wszystkich. No właśnie, mamy sygnały od mieszkańców Przedsławia i też okolic, że zabierają dzieci z gimnazjum. I teraz sytuacja jest taka, przewożą do Szczecina, do szkół. I teraz sytuacja jest taka, wybudowano nowe gimnazjum, rozdzielono dwie szkoły, bo dzieci miało być więcej. Bo to są tereny jasne dla wszystkich ze Szczecina i rejonu, rozbudowujące się, prawda? Tam coraz więcej ludzi ze Szczecina się wyprowadza, tych dzieci ma przybywać, powstało duże przedszkole przecież, prawda? No, właśnie dla dzieciaków. Przedszkolny. Dokładnie. I teraz te szkoły rozdzielono, wybudowano, tak jak mówię, nowe gimnazjum i teraz te dzieci przewożone są do Szczecina. Nabór jest przewidywany słaby. Co takiego się dzieje w szkole, szczególnie w gimnazjum, że te dzieciaki uciekają stamtąd? Pani redaktor, no w zeszłym roku jeszcze, przynajmniej do końca czerwca, czy do końca roku szkolnego zeszłego, no mieliśmy w szkole, jeszcze w zespole szkół, wtedy fantastyczną dyrektorkę, panią Marię Pawliszewską. Miałem okazję ją poznać, przyjrzeć się jej pracy. Miałem naprawdę wysokie zdanie na temat jej merytorycznego przygotowania, jak i również podejścia. Doświadczenia, tak. To był dobry dyrektor i ja miałem osobiście wrażenie, że dobry człowiek również. No, ale... Jak długo była dyrektorem? No przede wszystkim, co należy powiedzieć, była też osobą, która zdobyła to stanowisko z konkursu, więc została wybrana jako czyli najlepsza była 5 lat, tak? Miała być 5 lat, natomiast... A była ile? Była bodajże rok tylko. A co się takiego stało, że była rok? No właśnie. Pani dyrektor okazała się niezbyt dobra na to, żeby być dalej dyrektorem. W oczach czyich? No myślę, że przede wszystkim organu prowadzącego, czyli pani wójt. Z relacji pani dyrektor wiem, że nie chciała wykonać jej personalnych poleceń dotyczących roszad pewnych osób, pewnych personalnych rzeczy i etatów. Natomiast... I w wyniku tego co? Straciła stanowisko? W wyniku z tego myślę, że straciła jakieś może zaufanie, poparcie, natomiast do tego jeszcze przyczyniła się później bardzo głośna społeczna akcja u nas w szkole w Przedsławiu dotycząca planów pani wójt rozwiązania w środku roku dwóch klas. Osobiście widziałem papiery, z jakiego powodu? No powód, który podawano oficjalnie, podał to pan sekretarz na zebraniu właśnie w szkole, na sali gimnastycznej, były to powody finansowe, konieczność oszczędności. No ale kiedy to był ten plan rozwiązania klas? W środku roku, czyli gdzie w środku styczeń, roku, tak? Dokładnie, tak, po pierwszym semestrze. Sam widziałem dokumenty u pani dyrektor, ale które świadczyły o tym. Ale przecież plan jest zatwierdzany wcześniej, prawda?
No, więc gmina przeznaczyła pieniądze na cały rok. I co się takiego stało w gminie, że nagle tych pieniędzy zabrakło? Trudno powiedzieć. Moim zdaniem to uzasadnienie praktycznie nie trzyma się kupy i nie było uzasadnieniem faktycznym. No bo ja rozumiem tak, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Jeżeli we wrześniu stwierdzone było, że są pieniądze na utrzymanie tylu i tylu klas, co się takiego stało, że tych pieniędzy w trakcie zabrakło? Nie wiem, zostały wydane na coś innego? Między innymi tłumaczono, że klasy się zmniejszyły, nie są takie duże, więc nie ma sensu ich trzymać, trzeba je rozwiązać. Ale pieniądze na nie były. Tak, oczywiście, że były. Absolutnie mogę to potwierdzić. W tamtym okresie byłem przewodniczącym komisji budżetowej. Pieniądze na to były, więc ten argument był nieprawdziwy. Rozumiem, że rodzice, uczniowie wystraszyli się. No, myślę, że to delikatnie powiedziane. Rzeczywiście była to szeroko zakrojona kampania z protestem, z zebraniem podpisów. Pani dyrektor przy naszej pomocy bardzo się mocno w to zaangażowała, wykazała tu dużą odwagę i myślę, że przede wszystkim prawidłową postawę pedagogiczną. Ja nie rozumiem w ogóle skąd pomysł u osoby, która była nauczycielem, bo przecież stamtąd się wywodzi pani wójt, żeby rozwiązać klasy podczas roku szkolnego w środku. To jest absolutnie sprzeczne z podstawowymi zasadami pedagogicznymi. To z interesem przecież, dzieci. Z interesem dzieci. To godzi w interes dzieci jest przede dla wszystkim. Dzieci, tak? No, myślę, że pani wójt o tym zapomniała. Na skutek tego protestu, na skutek całego tego działania, no udało się połowicznie przynajmniej osiągnąć sukces, ponieważ pani wójt zrezygnowała z rozwiązania jednej z klas, została rozwiązana z tych dwóch tylko jedna. Niemniej jednak pani dyrektor zapłaciła bardzo wysoką cenę, bo została, myślę, że wskutek tego i paru innych tego typu postępowań, gdzie okazała samodzielność i przede wszystkim jakąś dbałość o interes dzieci, tak, i interes szkoły, no zapłaciła za to cenę najwyższą, została zwolniona. Z tego, ile pamiętam, to w sposób dyscyplinarny jeszcze na zwolnieniu lekarskim. Dyscyplinarny na zwolnieniu lekarskim? Tak. Pani dyrektor została zwolniona, powtórzmy jeszcze raz, dyscyplinarnie tak, na zwolnieniu taką lekarskim. Informacji, takiej posiadaniu jestem informacji, że w ten sposób. W tej chwili się toczy postępowanie w sądzie pracy, które pani dyrektor złożyła wskutek właśnie takiego, a nie innego bezprawnego odwołania. I to będzie proces z panią wójt. Tak, znaczy no nie tylko, tak? Jako organem no niestety, prowadzącym? Organem zatrudniającym bezpośrednio panią dyrektor, no nie jest pani wójt, tylko jest szkoła, tak? Więc jeżeli pani dyrektor wygra tą sprawę, a sądzę, że niewątpliwie ma duże szanse, z uwagi na tryb, jaki to zostało przeprowadzone, no to niestety odszkodowanie zapłaci szkoła, tak? A szkoła to jest oczywiście gmina, a gmina to są podatnicy, czyli wszyscy my. Odszkodowanie jakiej wysokości może być? Jak pan sądzi? No tego typu odszkodowanie może wynieść około 30 do 40 tysięcy złotych. Za niezgodne z prawem postępowanie. Tak, dokładnie. Czyli wszyscy podatnicy poniosą tego konsekwencje. Wszyscy poniosą wtedy oczywiście podatnicy taką, a nie inną, taki, a nie inny wydatek. No dobrze. I co mamy w zamian? Niech pani zobaczy, co mamy w zamian. Tak? Mamy w tej chwili rozdzielone szkoły, gdzie... Ale jedno jeszcze, przepraszam, wejdę panu w słowo, jedno pytanie. Pani dyrektor została odwołana pod koniec roku szkolnego. Tak. I co się dalej dzieje? Ogłoszono konkurs na nowego dyrektora? Tak, ogłoszono konkurs, który nie został rozstrzygnięty, nie zgłosiło się wystarczająca liczba kandydatów. No, konkurs po prostu nie został rozstrzygnięty, czyli nie został wybrany nowy dyrektor, nie zostali wybrani nowi dyrektorzy. No, w zamian za to mamy dwie osoby, które były poprzednio wicedyrektorkami w szkole podstawowej obecnej pani Bitel, natomiast w gimnazjum pani Majewska-Gargula, które zostały mianowane, no, zostały powołane no, na skutek mianowania, tak? Czyli sprawują, zostały PO, tak? Dyrektorów. No, zostały pełniące obowiązki na rok, dokładnie. Więc dokładnie. Teraz będzie nowy konkurs i będzie no wybrany dyrektor na 5 wygląda na to, że nie, pani redaktor. Właśnie no wygląda na to, że nie. Co zadaje pytanie, to pan mnie zaskakuje. To co znów się dzieje? No dzieje się coś takiego, że wygląda na to wszystko, na to wskazuje zresztą. Byłem nawet na zebraniu teraz Rady Rodziców. No ale zaraz, prawo jest takie, że kończy się rok, na rok zostały im powierzone obowiązki dyrektora szkoły. I prawo nakazuje, może się mylę, teraz ogłosić konkurs, rozpisać konkurs na dyrektora szkoły. Ja myślę, a pan mówi, że co, że konkursu nie będzie? Panie redaktor, ja myślę, że z jednej strony prawo nakazuje, z drugiej również jakaś no, czysta dbałość oczywista o poziom tak, w tej szkole, bo dyrektor wybrany z konkursu potencjalnie zawsze będzie dyrektorem no, najlepszym z możliwych. Tak? Mhm. Nie przeczę, być może któraś z tych pań wygrałaby ten konkurs. Oczywiście, ale wtedy będą miały czystą dokładnie, kartę, jasną sytuację, tak. Nie będzie żadnych podejrzeń, prawda? Które rodzą się w tej chwili. Ja czasami zaczynam już myśleć, że no pani
wójt sobie, prawo sobie. Być może pani wójt uważa, że prawo działa wyłącznie na jej potrzeby. Czyli konkursu nie będzie, bo jest maj. Teraz na jest to czas wygląda, na... że nie będzie konkursu, ponieważ byłem na Radzie Rodziców, która miała opiniować wniosek o przedłużenie ponownie. To jest w zgodzie z prawem, z literą prawa, czy nie? No, na moją wiedzę nie. Na moją wiedzę nie, powinien się odbyć konkurs, ponieważ takie osoby mogą być powołane na 10 miesięcy. Natomiast szykuje się dalsze przedłużenie tym osobom, czyli pani jednej dyrektorce i drugiej, pani Majewskiej-Garguli i pani Bitelowej, no, szykuje pani się przedłużenie następne. Pani Majewska-Gargula miałaby zostać jeszcze dalej z powierzenia dyrektorem szkoły? No tak, na razie myślę, nie do końca wiadomo na ile, tak, ale na to wygląda. Dokładnie do tego to zmierza, bo jeżeli pani wójt stawia taki wniosek o zaopiniowanie na Radzie, to z pewnością do tego zmierza. Powiem, że nie chce mi się wierzyć. Wierzę panu. Wierzę, no szkoda, że nie była pani na Radzie Rodziców, która co prawda nie miała kworum, więc nie mogła podjąć tej uchwały, ale siedziałem, przysłuchiwałem się przez 45 minut dyskusji tych pań, bo mamy same były akurat, no i też jestem zdumiony. Powiem panu, że jestem zaskoczona naprawdę tym, co pan powiedział, z całym szacunkiem do pana. Wie pani, w szkole dzieją się też inne złe rzeczy. Wie pani, w zeszłym roku, kiedy jeszcze była dyrektorką pani Pawliszewska, na komisji rewizyjnej rozpatrywaliśmy zasadność udzielenia pewnych dotacji wtedy dwóm osobom. Jednym z nich był WF-ista pan Sławek Szramowiat, który uzyskał ze szkoły, z gminy jakieś dofinansowanie do swojego szkolenia, jakichś uprawnień narciarskich, dzięki którym potem jeździł z dziećmi ze szkoły na jakieś tam wycieczki, zawody, coś no to w tym pięknie. Rodzaju. A drugą osobą był pan Piasecki, który pilotował, był takim koordynatorem projektu Comenius. To taki projekt, który polega na tym, że dzieci wymieniają się z innymi szkołami w innych państwach i nabywają przez to różnych doświadczeń. To były kwoty, proszę panią, pani redaktor, to były kwoty rzędu 2000 zł, więc ja przyznam szczerze, kiedy wysłuchałem obydwojga tych ludzi, widząc ich zaangażowanie, jak niesamowicie dużo z siebie dają, jak niesamowicie wiele wkładają w pracę w tej szkole, to mnie było osobiście wstyd, że ja muszę siedzieć na tej komisji, wysłuchiwać roztrząsania się nad tymi paroma złotymi i twierdzenia, czy to było zasadne, czy nie, bo wystarczyło 5 minut poczytania, po co to było, na co, i ta komisja była zupełnie niepotrzebna, ponieważ absolutnie te wydatki były zasadne. Natomiast no, w przypadku pana Szramowiata komisja zupełnie orzekła co innego. Ale to po prostu to był skandal. Niestety musimy już w tej chwili kończyć. Ja mam nadzieję, że ta dzisiejsza nasza rozmowa będzie jakimś zaczątkiem poruszania tych problemów, w którym boryka się Kołbaskowo. Najczęściej rozmawiamy o Szczecinie jednak, ale przecież Kołbaskowo jest tuż. Oglądają wszyscy naszą telewizję, mamy, wiemy, więc czas też się zająć waszymi problemami. No tą szkołą mnie pan zaskoczył, powiem szczerze, i z całym szacunkiem do pana, ale nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że pani Majewska, jeżeli to jest niezgodne z prawem, zakładając, tak jak pan powiedział, nie wierzę w to, że będzie dyrektorem na przyszły rok. Zobaczymy, okaże się. Miejmy nadzieję, że pani ma rację, naprawdę chciałbym się mylić. Nie wierzę, jednak mam wiarę w to, że nasze władze postępują zgodnie z literą prawa. Spotkamy się jeszcze, mam nadzieję, omówimy ten temat. Dziękuję panom serdecznie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gośćmi w naszym studio był radny gminy Kołbaskowo Mirosław Pasterski i pan Piotr Berendt. Dziękuję serdecznie, dziękuję państwu. Ja w tej chwili zapraszam na serwis informacyjny, my widzimy się tuż po nim. Do zobaczenia.